Witajcie kochani, jesteśmy dzisiaj w Mordorze. Mordor dla osób, które nie są z Warszawy, to taka najbardziej, można powiedzieć, biznesowa dzielnica Warszawy. To miejsce, w którym rodzą się największe biznesy, największe pieniądze. Tutaj dookoła są biurowce, drogie apartamenty, a z jednej strony jeszcze jest Telewizja Polska. Generalnie sam środek najbardziej atrakcyjnej części Warszawy. Umówiliśmy się tutaj z Grześkiem, który obiecał coś pokazać. Ale zanim dojdziemy tam do garaży, muszę wam coś pokazać. Zobaczcie, jaka piękna C15 stoi sobie, oczywiście na trzech kołach, ale o tym, że Citroeny lubią jeździć na trzech kołach, robiliśmy już odcinek. Dobrze, moi kochani, gdzie jesteśmy dokładnie? Myślę, że nie ma lepszego adresu dla miłośnika gratów, takiego jak ja, jak skrzyżowanie ulicy Garażowej z ulicą Samochodową. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie oddać klimat tego miejsca. To jest klasyczne garażowisko na Garażowej. A z tyłu Warszawa, miasto odebrało to, co swoje, to, co wielkomiejskie. Mamy piękne biurowce, apartamentowce i prawdziwą Mekkę graciarzy, co widać na załączonym obrazku, że nie tylko my tutaj lubimy mieszkać. Wielokrotnie każdy z was, przechodząc wokół takich garaży, zastanawia się, co jest w środku. Wiadomo, że te garaże należą do osób zwykle starszych, które te miejsca mają z zasiedzenia, ponieważ dzisiaj kupno takiego garażu w centrum miasta, w centrum biznesowej części miasta jest w zasadzie niemożliwe. No ale i tu przechodzimy do dzisiejszego tematu. Po odcinku z dużym Fiatem, kiedy Piotrek kupił kota w worku, kiedy się specjalnie nad tym nie zastanawiał, zadzwonił Grzesiek. Grzesiek jest elektrykiem, który nam bardzo mocno pomagał w organizacji muzeum, pomagał w różnego rodzaju podłączeniach, w takich trudnych naprawdę sytuacjach. Był niezastąpiony i mówi: chłopaki, zdarzyło się coś niezwykłego. Kupiłem garaż. Chodziłem za tym garażem ładnych kilka lat, bo właścicielka, no niespecjalnie jej zależało. Nie zależało jej na pieniądzach, na miejscu. Była osobą na emeryturze, starczało jej spokojnie i tylko dlatego, że Grzesiek był tą osobą, która potrafi swoją erudycją, takim własnym ciepłem zjednać sobie przyjaźń, zaprzyjaźnił się z tą panią i przekonał ją do tego, żeby mu sprzedała garaż. Powiedział, że tutaj jeden z tych garaży należy do niej. Ona powiedziała ok. Zatem Grzesiek robił podchody do garażu, no i powiedział: dzisiaj niestety nie ma go z nami, nie mógł z nami podejść, dał mi klucze, uwaga, mam tutaj klucze. Powiedział, że garaż numer 60, poczekajcie, tu nie ma numerów, 56, 57, 58, 60, to już wiem, który. Historia, którą musicie usłyszeć koniecznie, zanim otworzę drzwi. To są małe dziurki. Pewnie nie jedna osoba skradała się zobaczyć, co skrywa ten garaż. Grzesiek tutaj niedaleko mieszka, niedaleko pracuje. Jego marzeniem było mieć własny garaż. Samochód ma bardzo fajnego klasyka. Może kiedyś go namówimy, że pokazał swoją T3, która jest naprawdę niesamowita. Ale garaż niedaleko domu, to jest wymarzone miejsce. Długo pracował nad tym, aby panią przekonać, aby ten garaż sprzedała. Zajęło mu to grubo ponad 2 lata, ale się udało. Przy czym to jest coś, do czego przechodzimy. Pani powiedziała, że ok, sprzedam panu garaż, ale pod warunkiem, że weźmie pan go z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli z samochodem, który stoi w środku. No Grzesiek stwierdził, ok, trudno, co by tam nie było, chcę mieć garaż, najwyżej samochód zezłomuje, jeżeli będzie bardzo zgniły. Tym bardziej, że dowiedział się, że to jest maluch, taki sobie, który stoi 20 lat nieruszany. Wyobrażacie sobie, jak wygląda maluch w garażu, w którym szaleje wilgoć, w którym warunki nie są zbyt ciekawe. Ja też jestem bardzo ciekaw, bo Grzesiek powiedział: masz tu klucz, otworzysz sobie i powiedz mi, jakie jest twoje zdanie na temat tego malucha. Ja umieram z ciekawości. Wysłał mi takie jedno zdjęcie, na którym nic nie było widać. Specjalnie to zrobił. Ja wiem, żebyśmy przyjechali. Mieliśmy robić zupełnie inny odcinek, ale
ciekawość nas tak zżerała, że no nie mogliśmy zrobić nic innego. Zwłaszcza, że Artur, który tutaj to filmuje, miał kiedyś bardzo podobną scenę. Kupił kiedyś właśnie tak malucha. Ktoś kupił garaż i w środku był maluch. Nie chciał mieć z nim nic wspólnego, więc powiedział, bierzcie tego malucha. Artur powiedział, jaka cena? Flaszka? Długo nie trzeba było czekać. Tak było, Artur? Tak było. Właśnie. A dzisiaj zobaczymy. Dziękuję do dziś dnia Witkowi, że to się stało. No, także pozdrawiamy Witka, bo to Witek był wtedy głównym sprawcą. A ja dzisiaj spróbuję otworzyć. O, otwieram. No to otwieramy. Wow! Odłożę sobie kłódeczkę. Szkoda, że nie potrafimy na filmie oddać zapachu, jaki tutaj panuje, bo uwierzcie mi, skrzyżowanie starej szafy z butwiałego drewna i futra z lisów u cioci Zeni, to jest dokładnie taki zapach, ale nie jest tak źle. Czarne tablice. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Nie wiem, czy to widać, ale to jest kapsuła czasu. Otworzyliśmy kapsułę czasu, nieotwieraną być może przez 20 lat, może trochę krócej, może ktoś tam przez okienko zaglądał, ale zobaczcie, maluszek. Wiem już z dokumentów, to nie jest tak, że nie będę ściemniał, że nie wiem. To jest 85 rok, ale przyznam się, że sądziłem, że 85 to już praktycznie wszystkie maluchy były na P4-kach, na tych nowocześniejszych, o, spadło coś, na nowocześniejszych zderzakach, czyli tych plastikowych. Natomiast w 85 roku takie zderzaki były w standardzie, czyli dzisiaj dla nas to jest największy atut. Ale wiecie, w latach 80., kiedy wszyscy szaleli za plastikiem, jednak to zderzaki z ABS-u były tym przedmiotem pożądania. I teraz zobaczcie. Przepisy w latach 90. wymusiły stosowanie świateł przeciwmgielnych i cofania w maluchach. Tego nie było wcześniej i mimo, że nie odnosiło się to do wszystkich samochodów, bo prawo nie działa wstecz, to jednak wielu właścicieli samochodów, aby raz, że unowocześnić swoje samochody, a dwa, żeby po prostu czuć się bezpieczniej, stosowało takie lampy. No i tutaj. I one są zrobione w bardzo ciekawy sposób, bo nie są nawiercone dziury w zderzaku, tylko dokładnie podmocowanie zderzaka, nie został zniszczony żaden element, więc jeżeli odjęlibyśmy, to wtedy wyglądałoby to bardzo dobrze. Teraz patrzę sobie, że to wygląda zbyt fabrycznie, żeby to może było, może fabryka tak montowała, bo zobaczcie, tutaj są specjalne przelotki na przewód. Mam pytanie zatem do wielbicieli maluchów. Czy ktoś z Was się spotkał z tym, aby takie przelotki były fabryczne, czy może ktoś sobie tak zrobił? Bo ja osobiście się nie spotkałem z czymś takim. Dobrze, tutaj widzę, jak sobie ukucnąłem przy nim, że tylna klapa, tylna jest lekko wgnieciona. Podejrzewam, że to jest kwestia cofania. Wiecie co? Może uda się go wystawić na zewnątrz, aby pokazać Wam dokładnie, jak wygląda ten maluch. Zobaczymy, czy on jest... O! Zabezpieczenie antykorozyjne. Zobaczymy, jak go wypchniemy na zewnątrz, na ile się zdało. Tak na pierwszy rzut oka naprawdę zadziałało. Bagażnik nie był zabezpieczony i to widać, że dookoła szalała wilgoć i wgryzała się w ten samochód. A może jest tak, że ta rdza, która poszukiwała samochodu, żeby go zjeść, znalazła sobie swój bagażnik i go zryła, zjadła i zostawiła samochód w spokoju. Tej wersji będę się trzymał. Pada, ale Grzesiek pozwolił mi go wystawić na zewnątrz i go wystawimy. Pierwszy deszcz od 20 lat. Myślę, że nie zaszkodzi mu. Uwaga. Uwaga, uwaga. Uch. Ale ładne dźwięki tutaj dochodzą. Spec
specjalność zakładu, maluch prosto z garażu, odnaleziony po 20 latach. Po 20 latach wyciągnięty z garażu. I zaraz zobaczymy, jak wygląda, bo moje pierwsze wrażenie jest takie, że jest cudowny. Cudowny maluszek, w którym dziwne substancje na nim wyrosły. To jest niesamowite, ile jest na nim brudu, takiej, nie wiem, to jest tak jakby pleśń. Ja nie wiem, co rośnie na maluchach, na tych gumowych elementach, że one zmieniają swój kolor. Lustereczka, oryginalne WSM już coś zmieniał. Zachwyciła mnie ta antenka, trochę poprzestawiana. Metalowe zderzaki, ale czarne ramiona, to taki składak jest. Takich maluszków było naprawdę wtedy dużo. I wiele osób mówi, że nie było listew do metalowych zderzaków, albo że były metalowe zderzaki, a nie było listew. Prawda jest taka, że początek lat 80. to jest taka największy czas, czas największego niedoboru wszystkiego na rynku. My wtedy zobowiązaliśmy się produkować dużą ilość maluchów już na eksport. We Włoszech już zaprzestano produkcji i produkowaliśmy maluchy na cały świat. Początek lat 80. Maluch wtedy już miał 85. rok, czyli już te maluchy na zachodzie musiały mieć plastikowe zderzaki, musiały być dużo nowocześniejsze. Natomiast sytuacja na polskim rynku była taka, że gdybyśmy założyli do malucha drewniane zderzaki, z boku przyczepili łowickie wzory, to on i tak by się sprzedał, bo on był niesamowity. A ja znowu wchodzę w błot, ale wiecie, ze mną tak jest, że jak jestem w amoku, to ja po prostu nie patrzę, gdzie chodzę, co robię, po prostu patrzę i się cieszę i nie wierzę. I powiem wam tak, Grzesiek jest szczęściarzem, ale tak to jest, wiecie, Grzesiek wielokrotnie przychodził do nas, pomagał i to, co mówię zawsze, karma wraca i karma do Grzesia wróciła w takiej ilości, że teraz musi walczyć z przejedzeniem, bo tej karmy ma za dużo, bo ten maluch jest cudowny, wiecie. Ja już jestem cały mokry, ale powiecie tak, zmoczył malucha, ma za swoje. Jakie ten maluch ma progi? On ma taką warstwę baranka. On nigdy nie jeździł po śniegu, bo jak on mógłby jeździć po śniegu i być taki zdrowiutki? Jest cudowny. Cudowny, cudowny, cudowny. Jedyna rdza jest na bagażniku dachowym. I ten bagażnik można zmienić, pomalować, ale jak się odkręci, to mało kto z was ma taką możliwość, że kupuje samochód z 85 roku, a rdza stanowi wyposażenie dodatkowe, które po prostu odkręcamy, ciach i nie ma rdzy. To jest marzenie każdego graciarza. Marzenie każdego graciarza to jest garaż. Pogoda łaskawa, troszeczkę przestało padać, bardzo mnie to cieszy. Ja zmokłem, ale maluch zmógł trochę bardziej. I jego to bardziej boli, bo on od 20 lat nie wyjeżdżał z tego garażu. 20 lat temu był ostatni przegląd, więc muszę powiedzieć, że cieszę się ogromnie. Nie martwię się tym, że jest troszeczkę mokry, bo to jest miękka, delikatna woda. I tak to będzie trzeba zmyć te wszystkie rzeczy, które spadły z sufitu. To będzie tylko dla jego dobra. A ja się cieszę i patrzę dalej. Wszędzie wypływa to zabezpieczenie antykorozyjne. Zajrzyjmy do środka. I tutaj widać jego prawdziwe oblicze. Całe te boki, tutaj to wszystko, to jest stan fabryczny. Tutaj jakbyśmy go tak troszeczkę umyli, to on wyglądałby, jakby wyjechał przed chwileczką z fabryki. Tutaj to brązowe, to jest właśnie to zabezpieczenie antykorozyjne, które właściciele w latach 80. fundowali swoim samochodom. Nie wiem, czy pamiętacie, czy znacie takie przypadki, ale samochód nowy, jak wyjeżdżał, to każdy właściciel całego go tak na brązowo, zawsze to tak kapało, ale to było gwarancją tego, że ten samochód będzie dłużej odporny na warunki atmosferyczne. Może to nie wygląda idealnie, może to nie jest bardzo ładne, zwłaszcza na białym samochodzie. Ale jaki byście woleli samochód? Brudny czy zardzewiały? No właśnie, pewnie zastanawia was, czemu byłem w stanie powstrzymać się i nie włożyć akumulatora. Ale o tym już kilka razy wspominaliśmy, że samochód, który 20 lat stał, wymaga trochę innego
podejścia, należy wymienić w nim olej, bo nie wiadomo, co przez te 20 lat działo się, zwłaszcza jeżeli stał w wilgotnym garażu. Tutaj przynajmniej nie musimy wymieniać płynu chłodzącego, taki mój żarcik. Jeszcze raz tak przyglądam się tak z większym zaangażowaniem, widzę te wszystkie zgrzewy, widzę ten silnik. Oczywiście 650, bo w 85 już nie było 600, ale to chyba nawet lepiej. To będzie kawał fajnej zabawy odpalić ten silnik, odkręcić to, może to odmalować, tak żeby wyglądał fabrycznie, bo wiecie, ten kolor w nomenklaturze Fiata to jest bianco, czyli białe. Biały to jest śnieg. No, znalazłem odrobinę śniegu, on już też jest taki bardziej niebiały, ale nawet ten rozpuszczony śnieg, tego, którego jeszcze niedawno było pełno dookoła, w porównaniu z tym Fiatem jest zupełnie inny. Nawet jeżeli go spolerujemy, to i tak ten kolor nigdy nie będzie taki jasno biały. Nie wiem, czy ten Fiat, właśnie dlatego, że ten był produkowany u nas, ten biały, to był taki brudny biały, taki perelowski szary, no ale jeżeli się go postawi na białym śniegu, to wtedy widać będzie, że jednak nie jest biały. Na szczęście większość klasyków takich jak ten jeździ tylko w słoneczne, piękne dni wiosną, latem i jesienią, więc ten problem tutaj nie dotyczy tego maluszka. A co w środku mamy? Fotele, które widać, że mają różnego rodzaju życie na sobie. Czyli w tym garażu kwitło życie. Niestety jest taki problem z samochodami, które stoją długo w wilgoci, że pojawiają na nich się różnego rodzaju drobne ustroje, bakterie, grzyby i one sobie żyją tutaj. Z tego względu, że na dłoniach, na spodniach przynosimy różnego rodzaju bakterie, grzyby i one żyją sobie właśnie w tym miejscu i żyją sobie bardzo dobrze. Ponieważ w tym garażu było wilgotno, było latem ciepło, one sobie bardzo pięknie zakwitły. Moim zdaniem, zobaczymy, bo ja przez chwilę myślałem, że to jest coś innego, ale one bardzo ładnie schodzą, więc podejrzewam, że jak weźmiemy bardzo dobrą taką substancję grzybobójczą, którą tak wypsikamy, to będzie można sobie spokojnie to zrobić. Ja tutaj troszeczkę zbezczeszczę te grzybnie. Ja sobie specjalnie to troszeczkę wytrę, żeby zobaczyć, jak to jest usiąść w maluchu, być tą osobą, która pierwsza od 20 lat wsiadła do środka. No tak sobie tylko z zewnątrz wytrę. Kierownica. Tutaj trochę trzeszczy wszystko, ale muszę wam powiedzieć, że widać, że te 52 410 km na liczniku, to są te pierwsze 52 tysiące, które przejechał. Widać po zniszczeniu, po zużyciu, po tej kierownicy, która jeszcze nie jest do końca wyślizgana, która ma całą tą strukturę, te guziki, które nie są wyślizgane. Ja wiem, jak wygląda maluch, który miałby 152 tysiące. Zobaczcie, jakie fajne urządzenie. Nasi młodzi widzowie niekoniecznie wiedzą, co to jest. Maluch nie ma licznika dziennego. W związku z tym, jeżeli chcieliśmy sobie, powiedzmy, ustalić, ile nasz maluch pali, więc można było to zrobić na kartce, albo sobie przy okazji takiego fajnego urządzenia ustawiamy 52 410, czyli tyle, ile mamy na liczniku. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że przejechaliśmy ileś tam kilometrów, ten stan się zmienił, ten jest ciągle taki sam. Zatem od stanu tutaj, odejmujemy tutaj i wiemy, ile kilometrów przejechaliśmy, czy to na danym zbiorniku, czy dana odległość, gdzie jechaliśmy na przykład do Gdańska i chcieliśmy zobaczyć, ile nasz maluszek przejechał. To są takie rzeczy, którymi radzili sobie dawni szoferzy w czasach, kiedy normalnie licznika dziennego nie było. Radyjko to już jest takie wczesne lata 90., kiedy królowały wszelkiego rodzaju tanie podróbki. To się nazywa Ferrari. Myślę, że dzisiaj byłby problem ze sprzedawania radia, które by tak się nazywało. No ale wtedy było królestwo piractwa w Polsce. Można było wszystko nazwać, jak się tylko chciało. Idziemy dalej. Ja wam jeszcze pokażę, co skrywa bagażnik, bo mnie też interesuje, co tam może ciekawego być. Tabliczka po włosku. Dużo rzeczy sugeruje, że on jednak mógł chcieć opuścić nasz kraj i jeździć po innych równie egzotycznych krajach jak Włochy, Niemcy. Trochę sugerują to listwy, bo zobaczcie, on wygląda jak taka wersja trochę późniejsza, ta przejściówka do Eiffela. Gdyby pewnie
w magazynie było więcej plastikowych zderzaków, zostałyby założone i popłynąłby, pojechał pociągiem do Włoch, do Niemiec, do Holandii, bo tam tych molchów trafiało naprawdę bardzo dużo. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy kanisterek, mamy linkę holowniczą, bardzo ważny element, narzędzia. Zobaczmy, zobaczcie, praktycznie wszystko, brakuje tylko śrubokręta i ważna rzecz, złodziejka do kół. Oczywiście w pudełeczku są jeszcze świece, inne elementy. A to co to jest? To jest drugie, może to drugie będzie łatwiej otworzyć. O, widzicie? To się podkłada pod koło i jak na przykład zmieniamy zapas czy coś takiego, to są fajne gadżety, tutaj są złożone. Tutaj ktoś miał lampę, widać, że się stłukła z tyłu kloszy, więc został zmieniony. Oryginalna Wesemowska lampa. Pod spodem, zobaczcie, on wszędzie jest wyciapkany tym wszystkim. Ale to go uratowało. Wykładziny niezniszczone, nawet nie podarte. Koło widać, że zmienione. O, i zobaczcie, kolejna bardzo fajna rzecz. Kto z Was pamięta wodę destylowaną? No, każdy, ale z CPN-u. Kto z Was ma w bagażniku wodę z CPN-u? No, niewiele. Pewnie ktoś do chłodnicy dolewał. Ha, ha, ha. Może powinienem Ci powiedzieć, że w tamtych czasach wodę destylowaną, jak ktoś w maluchu woził, to znaczy, że musiał na przykład uzupełnić poziom elektrolitów w akumulatorze. Kiedyś akumulatory były obsługowe. To nie tak jak dzisiaj, że po prostu wkładamy, ładujemy, wyjeżdżamy. Wtedy trzeba było kontrolować i jak ten płyn, jak ten elektrolit wyparował, to trzeba było uzupełnić właśnie wodą destylowaną. Dobra, wiecie co? Zamykam bagażnik. Zamykam go. Zobacz, Artur, jaki ładny znaczek. Patrzę sobie teraz, bo deszcz nam trochę pomógł. Ten zderzak ma takie malutkie wżery, ale nie wiem, czy tego się nie da spolerować. O, to ładnie schodzi, to jest tylko brud. Jestem przekonany, że ten maluch po spolerowaniu, po wyczyszczeniu, po dokładnym będzie wyglądał idealnie. Do tego ten znaczek. One bardzo, jak ktoś za dużo mył, to one tak się wycierały. Artur, ty wiesz o tym, prawda? Tak. A tutaj on jest naprawdę ładny. I powiem Wam, jeszcze raz muszę pogratulować Grześkowi zakupu garażu. No, garażu, wiecie, bo to jest jednak wartość dodana. I dla takiej wartości dodanej znam bardzo wiele osób, która chciałaby mieć taki garaż. Czas na małe podsumowanie. Grzesiek zadzwonił do mnie, mówiąc o tym znalezisku, ale ja myślę, że w głębi serca chciał się mnie zapytać jako eksperta, czy zrobił dobry interes. Ile taki maluch może być wart? Pierwsza moja taka szacunkowa wartość na podstawie zdjęcia niewyraźnego na telefonie, na którym niewiele było widać, że co najmniej te 5-6 tysięcy maluch na takich zderzakach spokojnie jest wart. Dopiero potem przyjrzałem się, że ma listwy, że ma koła już na małym rozstawie i powiedziałem, wiesz co, przyjadę, zobaczymy, obejrzę, jak to wygląda. Teraz po wyjechaniu z garażu, ja myślę, że jakby go dokładnie jeszcze umyć, przyjrzeć się, to wartość jego wzrośnie. Natomiast tutaj myślę, że takie 15-17 tysięcy, ja wiem, że to jest dużo, jak dla wielu osób, które interesują się motoryzacją zabytkową, ale ja Wam powiem jedną rzecz. Dzisiaj maluchy mają tak oszalałe ceny, że 15-20 tysięcy za ładnego malucha to bez problemu schodzi. Tutaj zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, na jeden szczegół. Ten maluch jest w stanie oryginalnym, ma 56 tysięcy i wymaga naprawdę niewiele pracy. Moim zdaniem ładne mycie, fajny wosk, odpalenie silnika, to wszystko to jest, myślę, że nawet po komercyjnych stawkach 2-3 tysiące, a ten maluch będzie oryginalnym, w oryginalnym lakierze, samochodem, który jest klasykiem poszukiwanym, bo jeszcze niedawno maluchy, o maluch, pełno tego, nikt się tym nie interesuje. Ale moda, jaka zrobiła się na te maluchy, sprawia, że maluchy dochodzą do 30-40 tysięcy, a nawet więcej. Wartość takiego malucha, przy czym nie mówię o wartości przez rzeczoznawcę, przez nie wiadomo kogo, mówię o
wartość rynkową, czyli kwotę, za jaką można sprzedać ten samochód bez większych problemów, to jest między 15 a 20 tysięcy. Może powiecie, że dużo? Być może. Ale znam kilka osób, które bez zastanowienia wydałyby taką kwotę za malucha w stanie oryginalnym, którego nie trzeba remontować. A tego nie trzeba, uwierzcie mi. Dużo? Może tak, ale ceny maluchów zwariowały. Zresztą jedziemy do chłopaków z Ardoru, ponieważ u nich w tej chwili wystawione jest na aukcję, może troszeczkę starszy, ale właśnie maluch, który został wyremontowany. I pogadamy z nimi, jakie ceny dzisiaj osiągają maluchy. Dobra, ale zanim pojadę, to jeszcze może zajrzę do garażu, bo uwielbiam takie miejsca i zobaczymy, może jakieś fajne skarby są, może coś wyciągniemy. Idziemy. Jesteśmy w garażu, ale to jest tak naprawdę kapsuła czasu. W tym miejscu zatrzymał się czas i zobaczcie, cudowny wyłącznik do świateł. Dzisiaj takie kosztują więcej niż współczesne eleganckie. One są ebonitowe, są niesamowite. Do tego różnego rodzaju narzędzia. O, zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem. Zobacz. Fabrycznie nowa opona D124. No właśnie ona nie jest taka zupełnie do końca. Zobacz, Artur, pokażmy tutaj. Bieżnikowana opona, wygląda jak nowa, ma te wszystkie takie kolce, ale w latach 80. to było bardzo powszechne, że opony, które już były prawie łyse, oddawało się na tak zwane nalewki i najbardziej modny bieżnik lat 80. D124. Kiedyś chciałem zrobić muzeum opony D124, bo to była opona, która była wszędzie, która na każdym dużym Fiacie, Maluchu i Polonezie rządziła. I nie tylko na nich, bo oczywiście wiele zagranicznych samochodów też te opony, można powiedzieć, nosiły. Dobra, co my mamy dalej w tym cudownym garażu? Pani właścicielka kiedyś musiała mieć syrenę, ponieważ to są opony od syreny, troszeczkę zjeżdżone, ale jeszcze nie do końca, żal było tego wyrzucić, a dzisiaj są fajnym takim reliktem przeszłości. Kanistry z benzyną. Trochę jeszcze tam jest. Ciekawe, czy to ta otworzę. O, o. O, słyszeliście, jakie było ps. Artur, powąchaj. To jest inny. Dzisiaj benzyna tak nie pachnie. Już pomijam fakt, że 10% dzisiejszej benzyny to nie jest benzyna, a ta ma taki zapach. Ona pachnie jak ta, którą papież znalazł, co jechaliśmy w Żuknie do niej. A, no tak, ale to jest, wiecie co, to jest niesamowite, że w takich garażach taka stara benzyna, ona traci te swoje oktany, ale Żuki uwielbiają, bo Żuki nie lubią jeździć na 95 oktanach, one uwielbiają 84, tak zwaną tą starą benzynę, no ale dobra, żółtą chyba. Zobaczcie, ile tu skarbów, tu mamy akumulator z tymi miejscami do dolewania. O, i to jest rzecz, którą Artur, ponieważ skończyliśmy tę samą szkołę, będzie wiedział, tylko że on wie, że na dużych krokusach i magnifaksach pracowaliśmy. To jest, Artur, nazwij to ładnie. Powiększalnik fotograficzny. Bardzo dobrze, Polska była też producentem właśnie krokusów między innymi, a to jest taki mini powiększalnik, jak sobie jechaliśmy na wakacje i chcieliśmy sobie wywołać zdjęcia, żeby nie robić wielkiej ciemni. Tu jest specjalna kaseta. Ale wiecie co, o fotografii to kiedyś poopowiadamy sobie. Naprawdę to jest wartościowa rzecz i trzeba pilnować, żeby to nie zginęło. Jest piękny gąsiorek i dużo fajnych rzeczy, ale wiecie co, czas nas goni. Przyjedziemy Grześkowi pomóc w sprzątaniu garażu, może nam da wtedy powiększalnik, a dzisiaj lecimy do chłopaków zobaczyć, jak wygląda maluch, który trafił na aukcję i który może troszeczkę kosztować. Idziemy. Ale jeszcze zanim pojedziemy, zostawimy taki mały prezent Grzesiowi od nas. Plakat z maluchami. I zobaczcie, czy mamy tutaj takiego malucha, jak będzie chciał. O, patrzcie, nawet jest w zbliżonym kolorze, zobacz. 80 rok. Takie plakaty można mieć, mogą być ozdobą każdego salonu, ale także garażu. Na przykład fajnie wyglądałby na takich drzwiach. My zostawimy Grzesiowi ten plakat, powiesi sobie gdzie chce. A jeszcze mamy jedną fajną rzecz, maluszek. Pojawiły się koszulki w naszym sklepiku, zobaczcie jakie fajne. Nie jest to co prawda kolor
tego malucha jest bardziej zbliżony do mojego. Niektórzy mówią, że jest w kolorze rdzy, ale jest bardzo fajny. Zostawiamy prezenty, zamykamy garaż i wchowamy malucha. Nie, najpierw go schowamy, a potem zamkniemy i jedziemy do chłopaków, bo oni już na nas czekają. Nie, to nie temat na dzisiaj, ale na pewno do niego wrócimy. Nie pozwolimy mu zgnić. Czary mary, nie do wiary. Przed chwileczką byliśmy na Mordorze, przy garażach. Teraz jesteśmy w ekskluzywnym salonie zajmującym się pięknymi klasykami. I co mamy? Malucha. Czy nie zastanawia Was to, w jakich okolicznościach, że tu mamy malucha, tu mamy pięknego SL-a, obok Jaguar, Porsche, Mustang. To są auta, które kojarzą nam się z tymi najpiękniejszymi, fajnymi klasykami. I co robi tu maluch? No, moi drodzy, muszę Was zaskoczyć, a może nie wszystkich zaskoczę tym, że maluchy stały się naprawdę modne i to, że Grzesiek w swoim garażu znalazł malucha, to nie tylko taki znak naszych czasów, że szukamy takich samochodów. Ten maluszek jest w najbardziej poszukiwanej wersji, czyli tej prawie najstarszej, czyli tak trochę mniej kłopotliwy, ale mamy, uwaga, metalowe zderzaki, koła cytrynki, znaczek pionowy, fajną tapicerkę w środku i to wszystko za cenę, no, za ułamek Mustanga, ale wiecie co, jeszcze niedawno stosunek ceny Mustanga do malucha, to maluch kosztował tyle, co koło do Mustanga. A dzisiaj czasy się zmieniły i za mną stoją dwa pożądane przez Polaków auta. Ale moment, przed chwileczką rozmawiałem, oba są praktycznie w tej samej cenie. Czy Wy jesteście w stanie zrozumieć, że Mercedes SL kosztuje prawie tyle, co duży Fiat, badziewie zżerania, którego jeszcze niedawno nikt nie chciał. Wszyscy mówili, że należy to wysłać do huty, przetopić na coś pożytecznego. No właśnie, tu dochodzimy do sedna sprawy, czyli do sentymentu. Wiele osób chciało kiedyś mieć Mustanga, Mercedesa, SL-a. Były to samochody, które takie, no, były naszymi marzeniami, ale jeździliśmy dużymi Fiatami, jeździliśmy Polonezami, maluchami. I teraz, kiedy dorobiliśmy się, kiedy mamy własne pieniądze, nasz sentyment wraca, ale nie do tego, o czym kiedyś marzyliśmy, tylko do tego, co mieliśmy. Maluch był takim realnym przedmiotem, który mieliśmy, z którym mamy wspomnienia. Mało kto może powiedzieć, że przyjechał do domu z porodówki Mercedesem SL, ale za to bardzo wiele osób może powiedzieć, że przyjechał do domu maluchem, że pierwsze wakacje, pierwsze wspomnienia z dzieciństwa to właśnie jest tylna kanapa w maluchu, gdzie rodzice wozili ich, kiedy jeździliśmy, kiedy mieliśmy fajne wspomnienia. Maluchy mają cenę, która absolutnie nie jest odzwierciedleniem ich wartości rynkowej, jeżeli chodzi o europejski rynek. One warte są tylko tutaj. Ja może nie będę się mądrzył, tu na miejscu jest Mateusz. Mateusz na co dzień sprzedaje klasyki i wie o nich dużo więcej niż ja. A na pewno o takich specjalnych, drogich. Chodź, Mateuszu. Cześć, Robert. Cześć. Znowu się spotykamy przy okazji licytacji polskiego klasyka. Myślę, że o tych autach Ty wiesz więcej. Ja może obserwuję rynek, czy znam ten rynek, bo na bieżąco w nim uczestniczę, pracując w domu aukcyjnym.
I teraz na licytacji mamy Maluszka, a wcześniej, jak nagrywaliśmy, był to Polonez. Polonez moim zdaniem był najdroższym Polonezem, takim fabrycznym, który został sprzedany za wiadome pieniądze. Polonez kosztował 126 tysięcy, to bardzo duża kwota. I to jest też łącznik, bo tu mamy Fiata 126. Fiat wystartował od 1000 zł dwa dni temu. Tak, podobnie jak Polonez, też startował od 1000 zł. Doszliśmy do 120. Tutaj no, myślę, że przebieg jest trochę większy, stan jest nieoryginalny, ale znasz te klasyki, znasz rynek. Jaką obstawiasz kwotę, do jakiej dojdzie licytacja? Ja tego malucha estymuję, no, posługuję się tu pojęciem estymacji, prawda? Gdzieś w okolicach 30 paru, 40 tysięcy. 30 tysięcy za malucha? 40 tysięcy? Słuchaj, jest to maluch, tak jak sam wcześniej wspominałeś, z pożądanych lat, tak? Jest to przejściówka między pierwszą a drugą serią. Wczesne miesiące roku 77. Dużo elementów w tym aucie jest jeszcze oryginalnych, niezmienianych. Nie był to samochód modyfikowany. Myślę, że może taką wartość osiągnąć. Mówimy o cenach, ale chyba warto powiedzieć, że taką najważniejszą częścią składową ceny jest sentyment i wspomnienia. Bo wartość takiego malucha to nie wiem, pewnie jest 10-15 tysięcy, a cała reszta to jest to, ile ludzie chcą dopłacić za sentyment, za wspomnienie swojej młodości, swoich takich najfajniejszych lat życia. Robert, masz rację. W przypadku licytacji tego dużego Fiata, przejdźmy na moment może do tego samochodu. Pan, który licytował, chciał zrobić niespodziankę i prezent ojcu, kupić tego Fiata, zadzwonić do niego i powiedzieć, że jest realizacja przedpłaty z FSO z dawnych lat, prawda? Taka była historia, więc tak, tutaj rolę gra sentyment. I faktycznie dużą składową tej ceny czy wartości tych samochodów jest sentyment, jest nostalgia, jest chęć powrotu do lat młodzieńczych, do posiadania tego, co miał ojciec, wuj, dziadek albo do auta, z którym się miało pierwsze motoryzacyjne wspomnienia. Czy takie samochody możemy traktować też tak chłodno, jako kalkulacje, jako inwestycje, czy tylko emocje, wspomnienia? Myślę, Robert, że i tak, i tak. Sam wcześniej wspominałeś o tym, że one nie będą tak pożądane i poszukiwane poza polskim rynkiem, może włoskim, może ewentualnie krajami dawnego bloku wschodniego, bo zdarzają się transakcje dużych Fiatów, Polonezów, nie wiem, do Węgier, Słowacji, Czech. Tutaj trzeba wyważyć te dwa składniki. Z jednej strony sentyment, a z drugiej strony mimo wszystko wartość tego pojazdu historyczną, bo tak jak sam wspominałeś, podaż tych aut bardzo mocno zmalała. One kiedy były reliktem w latach 90. traktowane po macoszemu, niechciane, niszczone, dewastowane, oddawane na złom. Przecież dzisiaj części niektóre do tych samochodów, czy to do Fiatów, czy do Polonezów, czy do maluchów są wielokrotnie droższe niż części do innych zachodnich samochodów, tak? Mówimy o częściach, nie wiem, z pierwszych serii produkcyjnych, jakichś rarytasach, częściach z wersji eksportowych. No, sam wiesz, bo jakby w tym świecie jesteś, uczestniczysz. Ale to też jest taka bańka, którą obserwujemy, że ona ciągle narasta, narasta, ale czy myślisz, że nadejdzie taki moment, że ta bańka w końcu pęknie, że ludzie nie będą chcieli już płacić więcej, że ta cena już osiągnie swoje maksimum i wtedy już na pewno nie warto kupować? Mam wrażenie, że będzie korekta cen w przyszłości. Być może te auta potanieją. Możliwe, że ludzie już nie będą skłonni wydawać aż takich pieniędzy. Nowe pokolenie też miłośników motoryzacji, kolekcjonerów, pasjonatów wejdzie na rynek, nie będzie miało aż takiego sentymentu, powiedzmy, do tych pojazdów. Więc myślę, że te ceny mogą w jakiś sposób fluktuować w przyszłości, nieco opadać, może potem znowu będą zwyżkować. Być może teraz jest ten moment, kiedy one są, nie wiem, czy napompowane bardzo, tak, ale gdy osiągają wyższe rejestry, tak, z których potem będą schodzić, powiedzmy. Myślę, że wartość malucha, to co powiedziałeś, 50-60 tysięcy za idealnie odrestaurowany egzemplarz, to jest ceną, która i tak jest abstrakcyjna i w momencie, kiedy odejmiemy od niego wartość sentymentalna, o tym, czym mówiłeś, że one za chwileczkę już nie będą miały takiej wartości sentymentalnej, bo ci, którzy chcieli mieć malucha, chcieli wydać ogromne pieniądze na niego, już go mają. Tak było z Warszawami. 50-60 tysięcy to dużo, ja wiem, to jest tyle się płaci dużo, powiedzmy, za oryginały z niskimi przebiegami, tak, nierestaurowane. To są też, powiedzmy, ceny Fiatów 500 po renowacji, tak, które są praszczurem malucha. Maluch jest też o tyle wdzięczny, że jest
słodki, nie wiem, to jest może złe słowo do końca, ale chodzi, że jest to mały samochód, który łatwo przechować, łatwo garażować. On będzie wzbudzał sympatię na drodze w bardzo wielu przypadkach. Nie zawsze Polonez czy Fiat podobne. Fiat taki, Fiat, zobacz, on jest z końca produkcji, on już nie ma tych wszystkich smaczków, które miały wczesne Fiaty. Ale chodzi mi o tą filigranowość, prawda, malucha, tak? Że on zawsze będzie wzbudzał mimo wszystko uśmiech. O, maluszek jedzie, prawda? Fiat Polonez niekoniecznie. Niektórym się będzie kojarzył jednak ze starym Gratem, tak? Którego pamiętają, jakby jak te auta były już zużyte i nie sprawiały raczej radości, tylko więcej trosk. Maluch, to mówię, jest też, myślę, dość fajnym autem do modyfikacji. Tu oczywiście mówimy o oryginale, tak? Ale maluchy można przerabiać. Wokół tych aut, myślę, jest pewien taki, nie wiem, kult. Inny rodzaj, może nie inny do końca, ale takiej pasji, która łączy ludzi, tak? Tak jak są, nie wiem, kluby garbusów, fanów Citroenów 2CV, czy klasycznych Mini. Jakby Maluch i Fiat 500 jako pokrewne modele, moim zdaniem gdzieś jakby w tej kategorii się plasują. Takich fankarów, tak? Samochodów, które bardzo dużo radości sprawiają, że są właśnie specyficzne, są miejskimi, dawnymi samochodami, ale mają ten swój urok i przez to jakby podbijają serca fanów. I jest ich dużo. Załóżmy sobie, że taki maluch pójdzie za 35 tysięcy, ale można wydać, nie wiem, 4-5 tysięcy, bo mniej więcej tyle trzeba dać za jeżdżącego malucha i można takim maluchem tak samo jak tym za 30-40 pojechać na zlot i mieć taką samą frajdę z jazdy, bo maluch jest tym autem, które łączy pokolenia, ale też daje możliwość pierwszego kontaktu z klasykiem. Tak, i nikt cię nie będzie wyszydzał na takim spotkaniu i krytykował, że masz słabszego malucha, prawda, w słabszym stanie. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie przynajmniej tak jest nasze życzenie. Nie byłeś na zlocie. Nie byłem. Na zlocie jest cała loża szyderców, która chodzi i się czepia wszystkiego, ale wiesz, to jest też taka wartość, bo czasami można się dowartościować, ale można też nie zwracać uwagi na takich i mieć przyjemność z tego, że masz samochód, a nie z tego, że dążysz do ideału. Tu mamy ideał, 77 rok, bardzo fajny maluszek. Tu mamy licytację, cena na razie możemy się domyślać, jaka będzie. Natomiast ty jako osoba, która sprzedała już kilka maluchów, powiedz, za ile sprzedałeś najdroższego malucha? Powtarzam, malucha, Fiata 126P. Najdroższy maluch, jakiego sprzedaliśmy, to był samochód specjalny, ponieważ była to replika A-grupowego Fiata 126P, jakie były przygotowywane przez OBR FSM. Jego cena przekroczyła 70 tysięcy i uwaga, trafi za ocean, ponieważ wylicytował go Polak mieszkający w Ameryce. No i to jest właśnie to, że maluchy są też naszym towarem w tej chwili eksportowym, bo wielu rodaków zza oceanu chce wrócić wspomnieniami. Ja wiem, spotykam się bardzo często, ale te maluchy też cieszą się dziwną opinią, na przykład w Japonii, w Australii i są właśnie takimi maskotkami, gdzie ludzie uwielbiają za to, że są właśnie takie małe, fajne, sympatyczne. Możemy gadać o maluchach godzinami, tak samo jak o Porsche, które wiesz ile ma wspólnego z maluchem, też masz dwuosobowe praktycznie, z napędem na tył i to było nasze takie... Nie no, maluch jest czteroosobowy. A Porsche też jest czteroosobowy. Porsche też jest czteroosobowy, ale... Myślę, że wygodniej jest w maluchu niż w Porsche z tyłu Dobrze. Siedzieć. Ale teraz jedna rzecz. Nie wiemy, ile ono będzie kosztowało, ale możemy wam, nasi widzowie, zadać pytanie. Kto z was ma takiego malucha i ilu z was chciałby się go pozbyć? Bo cena też jest zależna od podaży. Ile takich osób jest, które mają idealnego malucha i chcą go sprzedać? Bo to, że osób, które by chciały kupić najchętniej za 10-15 tysięcy, to są tysiące, ale tych aut jest za mało, więc ta cena naturalnie rośnie. Więc powiedzcie, drodzy widzowie, pochwalcie się w komentarzach, jakiego macie malucha i za ile go kupiliście, bo to może też nam nakieruje nas, jak ceny rosły. Jeżeli ktoś napisze, o, mam taki sam jak mój, kupiłem go 10 lat temu za 6 tysięcy, no to wiemy, jak te maluchy rosły. Więc czekamy na wasze komentarze, czyli maluch wśród Jaguarów, Mercedesów, Porsche. I powiedz mi, jeśli ludzie wchodzą do salonu i widzą na pierwszy rzut oka malucha, nie działa dla nich jakoś tak dziwnie, że pomylili salony? Nie, zwracają uwagę. Myślę, że są świadomi tego, że to auto jest już absolutnym klasykiem, tak? Należy do naszej historii motoryzacji, szczególnie rodzimej. I nie dziwi ich obecność tego auta tutaj. Mateuszu, bardzo ci dziękuję za twoje opinie na temat klasyków. Myślę, że to też dla Grześka
z którym niedawno rozmawialiśmy, który tego malucha wyciągnął. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Tobie również dziękuję i zapraszam ponownie. Polecamy się. Myślę, że będę nieraz tutaj. Cudowne chwile, wiele osób pamięta i ja myślę, że właśnie to sprawia, że te ceny wariują, że ten czas, kiedy można było kupić w dobrych pieniądzach malucha, minęły. Ale wiecie, my nie będziemy się rozpamiętywali tym, co było kiedyś, bo kiedyś było inaczej, kiedyś było taniej, kiedyś nadawaliśmy w HD, teraz przyszliśmy do dużo lepszej jakości, robimy wielkie postępy i tego Wam życzymy, żebyście również robili wielkie postępy w kolekcjonowaniu samochodów, żeby Wam się trafiły prawdziwe perełki. Ja wiem, że kiedyś ceny były inne, maluchy kosztowały taniej, ale my kiedyś nagrywaliśmy w HD, to było jeszcze niedawno. Ten odcinek jest tym pierwszym nagranym w 4K i chciałbym, abyście napisali w komentarzach, czy dostrzegacie to, że coś się zmieniło, że ta jakość się poprawiła, bo ja z Michałem oglądaliśmy nasze próby i powiem Wam, że no ja muszę sobie zrobić coś z tymi zmarszczkami, z tym wszystkim, bo już za dużo we mnie widać tych szczegółów. Ale szczegóły, jeżeli chodzi o klasyczne samochody, są bardzo ważne i będziemy dążyli do tego, abyście oglądali najfajniejszy program motoryzacyjny w najlepszej jakości, żeby dostrzec dużo więcej niż u kogokolwiek innego. I za to Wam dziękujemy. Za to Wam dziękujemy, że nas oglądacie. Patronom, że nas wspierają. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami, bo to sprawia, że czas piękniej płynie i piękniej starzeją się maluchy. Do zobaczenia. Cześć.